Cześć, witam Was w kolejnym filmie z oceniania graczy. No i dzisiaj sobie znowu ocenimy Wasze propozycje. No i żeby uspokoić, to na kolejce jest jeszcze Rycerz Hubert, Matik Łowca i Om Mach. Nie oceniam wszystkich naraz, no bo to zajęłoby zbyt dużo czasu i film byłby zbyt długi. Musimy się ewakuować ze Zbrojmistrza niestety, bo ktoś tam stoi. No, myślę, że takie 5 osób na odcinek, to i tytuł się fajnie klika i ilość osób jest, no myślę, że idealna, żeby to ocenić i żeby coś ciekawego tutaj dodać, bo potem już, no po prostu to jest zbyt monotonne, a może jakąś tutaj anegdotkę można zarzucić, jak jest 5 osób. Dojdziemy sobie na to Loki. To Loki na szczęście stoją. Jeszcze mi brakuje tutaj hełmu i łapek. Stoloka, tam zastępca też stoi sobie na tym Tolloku. Zobaczmy, tu jakiś prezent, ale jak kolosów nawet nie bije i nie wiem, czy we mną kiedykolwiek bił. Chociaż może i warto byłoby to odebrać, może jeszcze sobie odbiorę. Ale nie teraz. Ten Tollok również stoi. Wczoraj zrobiłem dosyć dobry interes, bo sporo heroików kupiłem na aukcji. I no, myślę, że to się dosyć mocno zwróci. Około 120 M pewnie na tych zakupach zarobiłem wczoraj. No i pierwszy gracz to Samael. No i przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę i suba, no bo 90% osób nie subskrybuje tego kanału, a ogląda filmy. No i też sporo osób nie zostawia łapek w górę, a te łapki bardzo fajnie pozycjonują te filmy. No i te filmy, które mają dużo łapek w górę, idą dużo lepiej, więc fajnie, jakbyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem, byłoby bardzo miło. No a my lecimy z pierwszym graczem. Nitruś, ten nick mi coś kojarzy. On gra na Syberii i gra na Unii. Nie wiem, skąd bym mógł go kojarzyć. Tutaj jakoś hero Unii EQ. Tutaj mamy Mitrę i mamy naszej z Dema, jeszcze ten stary, tak? I jakieś itemki tutaj z licytacji, troszkę tam zaczęto ulepszanie. 271 mag, mamy tutaj łapki z Sybilli tylko. 439 tancerz ostrzy, niestety EQ schowane. 167 Woj. 324 wojownik na Unii, tutaj hełmik Stepa, Pierek z Drakolisza i łapy z Drakolisza, czyli też EQ chyba tutaj posprzedawane jest niestety, ale tutaj bardzo fajny tancerz ostrzy na 114, chociaż EQ bardziej na 83 level tutaj jest. Mamy hełmik z Halloween, łapy z Toloka, naszej z Gopy, Pierek z Mazurnika, mieczyk z Wyznawcy. Zbroja na 70 złożone i budki z urodzin. Z urodzin. Mi się kojarzyło na zawsze z Wielkanocą. Pamiętam, że takie jedne lotnęliśmy sobie klanem na Guardians na Pandorze. I tutaj też była broń pomocnicza, jeśli się nie mylę, bardzo dobra. I był też unikatowy hełmik, który nosili nawet zamiast legendy, bo on miał statystyki dobre pod jakąś profesję na tancerza ostrzy. No tutaj EQ pochowany, wierzę, że tam jest dobry ekwipunek, ale jakbyś już, jak już piszesz, żeby ocenić twój profil, to fajnie, jakbyś odblokował, założył po prostu ten ekwipunek, chyba że jest już sprzedany, możesz dać znać w komentarzu, więc myślę, że tu 8 na 10 jak najbardziej możemy dać. Pewnie tutaj mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że dyszka by nawet była, gdyby EQ było, nie było pochowane. Mamy tutaj teraz Lost Cherry. 43 wojownik na Hutenie, pewnie na szefie sobie stoi, tutaj łapki właśnie z niego są zlotane. Łapki z szefa i maska z Gobosa, jeszcze 60 wojownik w full herze, ale bardzo fajny ekwipunek, sporo her ulepszonych i tutaj broń z gwiazdki ewentowo, więc fajny EQ. 30 na Eterni, tutaj raczej za dużo nie gra. 167 tropiciel, mamy tutaj naszej z SK i buty z Ogra. 64 wojownik, jedna legenda, hełmik z Razuklaga. 83 paladyn, mają tutaj butki z Jotuna i łapki z
To Loka 330 Paladyn to już trzy legendy, Helmir z Gwiazdki, Pierek Stepa i Naszyj z Waenry, więc już to tutaj mamy coraz więcej legend. No tu niestety znowu jedna legenda, tylko Naszyj z Sataniela i 244 Waenry, tutaj cztery legendy, Helmir z Dębo, Naszyj z Dęborożca, Pierek z Wapora i Łapki z Madoka. 321, tam zarzastrzy, czyli na Syberię spadły te najlepsze postacie z tego, co tutaj widzę. Mamy Helmir z Tanrotha, Naszyj z Nymfy, Łap z Nymfy, Pierek z Czaegda, z Briana 271 i Butki z Helloween, więc te najlepsze postacie chyba spadły na Syberię. No tutaj znowu przykład tego, że te najlepsze postacie spadły na Syberię. Mamy tutaj 211 wojownika, Helmir z Przyzywacza, Pierek z Grodha, Naszyj z Dema, Łapki z Hryzi, z Briana 210 oraz buty z wakacji. Tutaj niestety legendy nie są poulepszane, ale za to poulepszane są heroiki, no a full lega jest, więc bardzo fajne EQ. Idziemy sobie zbić trochę dwójek, żeby nie marnować czasu przy okazji nagrywania. Zawsze może coś fajnego poleci jeszcze na filmie. Na filmie chyba nie spadła nigdy legenda. Mi ogólnie dawno mi legenda nie spadła. Ostatnio ten Naszyj z Lisza 12 lutego, więc fajnie. Gdyby w końcu coś poleciało. Stworzyciela już bije dosyć dużo, ale on ostatnio nawet Herek nie oddaje za bardzo, oddał mi tą broń. No a set to w ogóle już skąpi, odinstalował mi się licznik ubić, bo usuwałem ciasteczka, bo miałem jakiś tam błąd związany z ciasteczkami i nie mogłem przesyłać filmów na YouTube, więc musiałem sobie wyczyścić. Fajne kół, 167 tancerzostrzy, Hemir z Imburka, Łapy z Obła i Naszyj z SK, 271 Paladyn, Hemir z Jaotla, Pierek tutaj mamy z Gwiazdki, Naszyj mamy ze Smoka, Łapy z tego kapłana z katakumb, buty Szczopesza i zbroja na 271. No, bardzo fajne kół. Myślę, że możemy tutaj dziewiąteczkę jak najbardziej zostawić. Hieronidas też kojarzę ten nick skądś. Nie wiem skąd. Kurwa, ja tego nie oceniałem już. No nie wiem. No dobra, najwyżej ocenimy znowu. Tutaj na światach publicznych niestety nie ma zbyt dobrego ekwipunku. Tutaj ten tropiciel stoi już od wczoraj, no, ale czasami uda się tego gładka ubić. 244 Paladyn, mamy tutaj Helmir z Gwiazdki, Łapki z Magły, Pierek z Wapora, Naszyj z Wielkanocy, buty z Magły i zbroja na 227 level, więc fajny ekwipunek na Pandorce. 144 Tancerz Ostrzy, Helmir z Wakacji, Pierek z Wakacji, Naszyj i Łapki ze Stworzyciela, no tutaj by mi się na moim wojowniku 144 takie łapki przydały oraz zbroja na 104,4 złożona. 101 Tancerz Ostrzy z Renegata i Temki, Helmik oraz broń pomocnicza, bardzo fajne eku, Pierek z Królika i Naszyj z Wakacji oraz zbroja na setny level. 310 Tancerz Ostrzy, no naprawdę bardzo fajny tancerz i wydaje mi się, że go już gdzieś widziałem, że go gdzieś już oceniałem. Helmir Stanrotha na plus 5 ulepszony, Łapki Stanrotha na plus 5, Naszyj Stanrotha na plus 5, Pierek z Barbatrosa na plus 5, zbroja na 210 na plus 5, buty z Barbatrosa na plus 5 oraz broń pomocnicza z Tanrotha chyba. Mi się wydaje, że ona była na plus 5 również ulepszona, no i broń jednoręczna w licytacji eventowej ulepszona na plus 5, więc bardzo fajny EQ na tym 310 tancerzu tutaj ma. 85 tancerz ostrzy, Grabara na plus 5, Łapki z Halloween na plus 5, Naszyj z Urodzin na plus 5, Pierek z Halloween na plus 5, buty z Mazura na plus 5, no i zbroja 8-3 na plus 5. Tutaj resztę postaci ma na Syberii. Tutaj ma Naszyj z Orlicy oraz Łapki z Wakacji, zbroję na 5-8 level złożoną i na 114 ma tylko Naszyj z Renegata. No myślę, że tutaj 10 na 10. No i to jest bardzo fajny tancerz. Chyba podobnego łowcy. Na Pandorze oceniałem, że miał łowca Kołczan. Legendarny na Pandorce. Tak mi się wydaje, no ale bardzo fajny tancerz. No myślę, że 10 na 10. Jak najbardziej zasługuje na taką ocenę. Kolejny gracz, Tamitimas,
tam Timas, czasami trudno się te niki czyta. No i co tutaj mamy? Tutaj jakieś postacie takie na 2-5 level tylko. Event zweryfikuje 244 palady na telewelu. Helmik, nie wiem z czego. Aha, to jest ten helmik z tego kurwa z Niecki, tej dwójki. Nie pamiętam jak się on nazywał. Łapki z Maguły, Pierek z wakacji naszej z Wielkanocy, Budki z Halloween oraz zbroje na 244 level. No i tutaj tylko zbroja ulepszona na plus 5, ale bardzo fajny ekwipunek 180. Mag, hełmik z Byka, łapki z Łowczyni naszej z Halloween ulepszony na plus 5 i te dwie legendy również na plus 5 ulepszone. Pierek z wakacji, Budki z Łowczyni oraz zbroja na 163 level. Niestety zbroja nie ulepszona, dziwne. Zazwyczaj zaczynają ulepszanie od zbroi, a tutaj zbroję ulepsza sobie na końcu, chyba że to jest jakaś druga zbroja, może wymienna po prostu. Dobrze, przejdźmy sobie zbić to Loki, żeby nie zapomnieć. Wiemy, to Loki niestety nic nie oddali. Idźmy sobie na stworzyciela, a przejdźmy sobie tutaj dalej. 304 tropiciel na te levelu. Mamy tutaj Helmir z Wielkanocy, Pierek z Tezy. Nieulepszone te legendy. Naszej ze Smoka, łapki z Czarnego Kapłana, buty z Wielkanocy i zbroje na 271. Fajne kół, ale niestety nieulepszone, ale pewnie na tym tropicielu. W 391 ma już lepsze kół ulepszone, no dokładnie. Tutaj mamy Helmir z Wenery na plus 5, łapki z wakacji na plus 5, naszej z urodzin na plus 5, Pierek z wakacji na plus 5, zbroje na 300 na plus 5 i budki ze Smoka na plus 5, więc bardzo fajne kół. Tutaj 210 tropiciel, mamy tutaj Helmir z Przyzywacza na plus 5, zbroje na 210 na plus 5 i budki z Lukaka na plus 5, 190 tropiciel, pewnie kół troszkę tutaj na niego przełożone lub tam po prostu Jehowa. Już sobie go ocenimy, tylko zbijemy stworzyciela i pójdziemy na seta. Więc tutaj mamy tak, mamy Helmir z Wiwy, łapki z brata, naszej mamy tutaj z Łowczyni, Pierek z wakacji, budki z Wielkanocy oraz zbroje na 190 level. No i tutaj też te legendy bardzo ładnie poulepszane. Jest to świat jeszcze publiczny, tutaj sporo legend na profilu jak widać. Tutaj jakieś screeny, tutaj Morus, a to jest jeszcze Skolin, tak? Więc to też jest Morus, to jest chyba też Morus, przepraszam. Zatem mówię pomyłkę. No, myślę, że tu też dycha jak najbardziej możemy dać. I już mnie tutaj zaatakowali, niestety, na secie. No, w dwójkę, bo w pojedynkę wypadali, widzisz. Tutaj, jak pada od mojego tanca, najlepszego na serwerze, no niestety. No, niestety tak się dzieje czasami, że są nieuczciwi gracze i w dwójkę atakują. No i ostatni gracz, John Brown, parę lat już ma to konto. Na Pandorce to jakieś heroiczno-unikatowe kuda jest bez hełmu. Tutaj mamy dwie legendy z wakacji, hełmik oraz budki. 131 mag tutaj Unii EQ. No nawet nie ulepszone niestety. No i 296 tropiciel na Pandorze. Mamy tutaj Pierek z Rakolisza i łapy z wakacji, czyli głównie na legendach eventowych. Bazuje tutaj zbroja na setny level złożona oraz hełmik z obka, ze zmienioną grafiką po prostu. No, myślę, że na zachętę damy się 6 na 10 po prostu. No, a będziemy już kończyć ten film. Zobaczę tylko, ile on tutaj trwa, niecałe 14 minut, więc może jeszcze byśmy coś tutaj ciekawego zrobili. Na przykład przeszli na zasta i poszli sobie ubić smoka, bo ostatnio na smoku stał, więc mam nadzieję, że jeszcze tutaj stoi i sobie zbijemy tą fajną dwójkę, którą mi się w sumie nie chce. O kurczę, czyli opłacało się. Opłacało się, pójść na smoka, okej. Okej, opłacało się, dobrze. Czyli idziemy teraz na drugą postać, a na tej postaci niestety myślę, że on stoi na tolokach. A nie, tutaj padł. Dałem mu wczoraj zwoje na toloki.
bo widziałem, że aż kamyka czerwonego smoka używał, żeby się tam dostać. Przeszedłbym się do Tunii, ale nie widzę, żebym miał teleporty. Czy on naprawdę nie ma TP do Tunii? Czy ja jestem ślepy? Chyba naprawdę nie ma TP do Tunii, więc sobie pójdziemy już na mój profil i pójdziemy sobie na to Loki moim pancerzem. I tak będę chciał bić je moim, żeby podpis mieć w razie czego po prostu swój. Tam fajnie, że naszej smoka spadł. Zawsze może to sprzedać sobie za jakąś fajną sumkę, więc bardzo fajnie. I idziemy sobie to loka zbić. No i niestety nic nie oddał. Loguniemy sobie jeszcze na Władkę i może zobaczymy, co tam na telawelu jeszcze słychać. Władka nie ma. Ciekawe, czy się jeszcze zrespi, czy go ktoś już ubił, bo on lubi się na minimalu też z tego, co już tam doświadczyłem, zrespić, ale chyba tym razem ktoś go po prostu już ubił wcześniej, więc pójdziemy sobie jeszcze na Unię, zobaczyć, czy może uda się zbić Marlot, bo czasami rzadko, bo rzadko Marlot stoi wolna i uda mi się ją zbić, ale niestety sekta jest zajęta, a Marlot niestety też nie stoi, ktoś tu stoi. Więc trzeba uciekać. Pójdźmy sobie na ten level. Zobaczmy. Na 212 bym mógł sektę bić jeszcze. No tu niestety wybite wszystko. No, czerwonego smoka nie. Ale pójdźmy sobie na. Gdzie bym mógł pójść w sumie? Zobaczę, ile mam tu złota. Zobaczę, ile mam tu złota, bo nie pamiętam w sumie. Kurwa. Całkiem nieźle. O, tu mam. A, ekspa jeszcze. Dobra. Level wbity, nice. Okej. Czy ja tu mam jakiś proszek? Mam tu proch, co zbije. Gdzie ja mogę pójść wykorzystać Magusa w Karkachan? Sobie wykorzystamy od razu to wyzwanie, bo zawsze o tym zapominam, a akurat na filmie można sobie to wykorzystać. Magus to jest ten. Chciałbym, mam wyzwanie śmiałków. Chyba trudny wybierzemy. Okej, okay, to można jak zbić od razu, więc fajnie, to sobie zbijemy. Nawet nieźle dają. Strasznie mi się te grzyby zlewają, tak jakbym grzyby w sumie sobie zjadł. To podobny efekt jest. Więc no, realistyczna ta mapa. Zobaczymy, co to wyzwanie daje. Kiedyś dawały jakieś itemki unikatowe lub heroiczne i można było też wybrać sobie level, na który się chciało to wyzwanie zrobić, a teraz już automatycznie jest dobierane do levela, więc może tam jest jakaś inna elitka, nie wiem, bo to wyzwanie, dawno tych wyzwań w sobie już nie robiłem. Ale też dosyć fajnie exp tutaj wpada, więc jakbym miał sporo wyzwań, to ja mógłbym nawet tu troszkę przeexpić, bo pewnie no 4% spada, a z błogiem byłoby jeszcze więcej, gdyby się tutaj chodziło właśnie z błogiem. Zobaczmy. Stoi jakaś elita, tak? No to już sobie zbijmy ją na Turce może. No raczej bez większych tam problemów. Czynią. No i wychodzimy. Aha. A, czyli lipa. Kiedyś dawało temki, a teraz daję skrzynię, czyli no jak zgaduję, to z unikatowej mogłem jedynie unikat zdobyć, niestety. Dobrze. No to co? Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu stworzyciel.
Ja przypnę ci serduszko i będę wiedział, że ktoś ogląda filmy do końca. Dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeszcze poczekamy sobie chwilę. Zbijemy do logi. Zawsze minutę filmu będzie więcej. Czy to będzie miało sens, czy nie? Nie wiem. Ale zbijemy sobie do logi. Trzymajcie się. Cześć.